Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie na Paleolowie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym starcie poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Wczoraj wielki dzień, wbiliśmy 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, za co wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz, mimo że wczoraj dziękowałem, to dzisiaj wam podziękuję jeszcze raz. Zaproszę was na plusa, ponieważ już jutro jutro wychodzi gierka i mam nadzieję, że jutro też zobaczycie tą gierkę już na kanałach. Przynajmniej się postaramy, żebyście już jutro zobaczyli. Wychodzi Lego i będę razem z Dave'em nagrywać Lego, więc zapraszam serdecznie na plusa. Link oczywiście jest w opisie. A ja dzisiaj jestem na Paleolowie, ponieważ słuchajcie, postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku muszę koniecznie pójść do Bzyka i pokazać mu to miejsce, które znaleźliśmy pod zamkiem Yetiego, w którym były te całe takie przejścia, to takie wyjście ewakuacyjne. Postanowiłem, że mu to pokażę z tego powodu, że liczę na to, że wiecie, że połączymy jakąś naszą wiedzę, że po prostu dowiemy się czegoś wspólnie i tak dalej, no bo jednak Bzyku... nie wiem, czy widzieliście, ale on został detektywem po prostu i on tutaj jakby opracowuje różne dziwne strategie i tak dalej i muszę mu jakby, wiecie, pokazać pokazać to miejsce, bo w końcu skoro jest detektywem, to powinien wiedzieć co tam zrobić i tak dalej i może gdzieś, wiecie, może swoim detektywistycznym okiem coś zauważy i wtedy będzie dobrze. Patrzcie, jest, stoi, pa, Bzyku! Bzyku! Witam cię, halo, dzień dobry, Szczypsonie. Muszę ci dzień dzisiaj dobry. Powiedzieć, że cudowny masz ten krawat. A, dziękuję ci, kłaniam się nisko, mój krawat też nisko. Się kłania. Słuchaj, umówiliśmy się tutaj dzisiaj, gdyż ponieważ muszę ci coś pokazać. Jesteś detektywem pięknym, w prochowcu, takim patrz, fajnym. Mam lunetę, mam ja wszystko. Też mam lunetę, masz moją lunetę, o, tak ty, swoją ale drogą. Ja mam dłuższą, ty, moja ale... luneta jest dłuższa. Pa, z wyrzucią. Dobra, no wygląda tak samo, ale czekaj, to była twoja, ale czekaj, a teraz weźcie tego, weź tak pójdziemy i zobaczymy, która jest dłuższa. Bo moja jest dłuższa. Dobra, to czekaj. Stańmy w tym samym miejscu i popatrzmy się. Czy widzisz, tam drzewo widzisz? No, widzę. Widzisz drzewo? A... Nie. Nie widzisz drzewa? No nie wiem, dobra, nieważne, w każdym razie lunety są powalone. Dobrze, Mareczek, chodź, muszę ci coś pokazać, musimy lecieć w tamtą stronę, ponieważ muszę ci pokazać pewną rzecz, o której ci już mówiłem, czyli pod zamkiem Yetiego jest taki, jakby to powiedzieć, taki długi tunel, który jako detektyw powinieneś zobaczyć, musimy to razem zbadać, musisz, prawda, że tak powiem, spisać protokół, więc ja w tym momencie założę elytrę i let's go, lecimy w stronę zamku Yetiego. Wydaje ci się, że jest tam jakaś wskazówka. Wydaje mi się, że może tam być coś, co nam się przyda. No dobra, no to muszę ci powiedzieć, jest bardzo, to bardzo, że tak powiem, przydatne. Widzę, że tutaj fajerwerek nie oszczędzasz, tego latasz sobie jak chcesz przez każdy... Nie no, ale ja mam 50 fajerwerek, to wiesz, to tak... No dobra, ale... Ale ja oszczędzam, patrz jak ja teraz lecę, szybuję po prostu jak ptak, wiesz o co chodzi. Nie ma ja po prostu, wiem, wiesz, myk, ja i szybowanko. Wiem, no, a ty jak wiesz, tam ci idzie? No, no nie, uważa, no to ty wygląda niż, tak, ty że niż, ja... Pa, ja do góry i teraz lecę sobie w dół i rozbijam się głową o ten, jak to się nazywa, o skałę. No, i tak to można nazwać. Dobra, o, jestem już koło tego zamku. O nie, stary, o to właśnie... Pamiętasz, że ci mówiłem też o tym, że tutaj się jakaś ścieżyca jest i tak dalej, jakieś w ogóle dziwne rzeczy. No to tutaj za każdy razem jak tu przylatuję, tutaj jest śnieg. Dobra, chodź do tego zamku, muszę ci to pokazać, co tutaj jest, bo to jest, kurczę, to jest wykrzywiona akcja. Mi się to mega nie podoba, chodź, zapraszam tutaj na dół. Masz tutaj, trzeba pójść na dół i zaraz ci to pokażę. A tak sobie zrobiłem tutaj pułapkę, żebyś się sam na nią nie złapał przypadkiem. Ja, o, ty, gdzie? Tu na dole, patrz. Tutaj, te drzwi. Ała. Gdzie? O, tutaj, widzę. Te drzwi. To jest pułapka? To jest pułapka. Co się stanie, jak ja tam wejdę? Oj, no oj, wejdź, oj. Wejdź. Nie, bo zginę. Nie. Ja wiem, co się stanie. O, dobra, nie wiem, co. Nie no, spokojnie, nie. No, patrz, wejść do środka można. To nie jest nic złego. O, ty. Tylko jak się wejdzie, to już się nie da wyjść. Trzeba rozwalić drzwi. A, rozumiem, że to jest co, skrzynka z tym? Nie. No, dobra, otwórz tę skrzyneczkę. Czekaj. Ale otworzysz mi, ale otwórz mi, otwórz te drzwi. Dobra, czekaj, otworzę tak, no. O ty! Nie, zginąłem! Nie, moje wszystkie fajerwerki! Nie, wszystkie moje przedmioty! Ej, dobra, nie, koniec. Myślę, że mi się uda, ty, ale dobra, nie. O kurczę! Ale moja elytra! Nie masz zapasowej. Mam, ale nie jest enchantowaną, a ta moja enchantowana była tak dobra. Jaka panika.
No wszystkie fajerwerki wrzuciłem. Czekam, czekam, oddam ci troszeczkę moich fajerwerek. Czekam tu na ciebie. Dobra, Mareczek, jesteś sporo, ty masz jakąś zapasową elytrę. No zawsze coś, słuchaj. Moja senszantowana poszła. Dobra, dobra, ale mam jeszcze jeden mending mam na chacie, więc ci mending dam na tą. Chociaż nie wiem, czy mending działa w ogóle na tej, bo ja na przykład mam mending, ona mi się nie naprawia. W sumie, no da się na pewno postawić, nie? Na ten no, no, ale nie wiem, czy działa. Dobra, nieważne, chodź, zapraszam tutaj na dół, musimy otworzyć to przejście. Muszę ci tutaj pokazać, że tutaj się kryje. Tylko czekaj, ty, straciłem siekierę. A, dobra, tu jest. Tu otwieram, uwaga, myk. Otworzyłem. Wiesz co? A, dobra, no, albo wiesz co? Zamknę to. Czekaj, zamknę. O, bo ja tutaj już odkryłem łatwiejszy sposób, patrz. Jaki? To rozwalam. Okej, rozumiem. Bo tutaj ja to teraz zamuruję, żeby to wiesz, żeby nie trzeba było się cofać. Bo już się nie cofamy. Już nie wyjdziemy tym wyjściem, wiesz o tym? Jak to nie wyjdziemy? A to jak my wyjdziemy? Patrz, bo tutaj odkryłem ostatnio coś takiego i to jest to, co muszę ci właśnie pokazać, patrz. Tu. Wow! Ty, bez kitu. Ale żebym nawet nie wiedział, że to jest takie przejście. No. Patrz, i teraz tutaj musisz to przejść. Nie biorę się na to. Na chillu tu się to przechodzi. Łatwy parkour. Dasz radę tego na sprincie to przejść? A ty dasz? Czekaj. O, żeż ty, czekaj, bo to nie było na pełnym sprincie. Na jednym sprincie. Jak nie wskoczysz na ten jeden bloczek, to się da, jak się nie skoczy na pompę. Widzisz, dobrze, no dobry z ciebie parkour, więc no łatwy to jest parkour, ale to nieważne, chodź, zapraszam dalej. Bo właśnie, co jest dalej? Tylko, a nie, my będziemy musieli się cofnąć później, bo tutaj się nie da jakby ten. Tu uważaj, tu nie klikaj na ten, musisz przejść tak, żeby nie kliknąć, no TNT, jak klikniesz, to jest koniec. Matko, nie gadaj. No. Skąd wiesz? No, domyślam się, no nie klikałem, ale... Aha. Nie, no wiesz, naprawdę! Problem jest taki, że można by było sprawdzić, co tam jest, ale obawiam się, że jak klikniemy, to po prostu będzie koniec, nie? Więc wolę nie sprawdzać. Wiesz, jak to się może stać, że ty rozwalisz tą półpłytkę i ona wypadnie na tą półpłytkę obok, nie? Bo ona jest tylko... Nie, to bym się popłakał, jakby się tak wydarzyło. Dobra, rzucam fajerwerę na to, rzucam fajerwerę! Nie! Dobra. Pa, tu dalej, tylko tu... Ej! Co to jest? Czekaj! To się naprawiło! What? Patrz na drugą stronę. Tam. Nie. Yeah. Co? Co tu się robi? Ej, ty Szybson! Ej, wracaj. Szybko, biegnij! No nie ma opcji. A co? Ej, masakra, normalnie jak ten ziomek, co może ten. Ale co... przeleciał. No nie, bo to był taki, tam był taki mechanizm, czyli to się dezaktywuje po jakimś czasie. Dobra, bo ja to wczoraj odkryłem. Ale wygląda przewalony, to jest tak. No, ja stary, ja to klikam i nagle mi się to otwiera i mówię, dobra, biegnę. Ale przebiegłem to na styk, na styk. Ja cię kręcę. Dobra, dawaj dalej. Patrz, i tutaj jest teraz bardzo ważna sprawa. Pokażę ci coś. Mogliśmy od innej strony pójść, ale musiałem ci to całe pokazać, bo to po prostu wiesz. Gdybym ci to pokazał. O, tu jest strasznie ciemno. No, ale trzeba pójść tutaj na górę. Myk. I tutaj jest jaskinia taka pewna, o której, prawda, nic. Ej, co? Ej, stary, to inaczej wygląda niż wyglądało. Na czym? Ej, no w sumie? Tutaj chyba niczego nie było. To była pusta jaskinia po prostu. Yo! A to co to? Stary, co to jest? Czekaj, czy tu jest. End? Co to jest? To jest przejście do... No właśnie nie wiem, co to jest. Nie wchodź tam do tego. To wygląda jak jakaś... Jak przepaść. Jakbyś tam miał i nigdy nie wyjść, nie? No. Nie, stary, ale to się pozmieniało, stary. Tutaj totalnie... Jak widzisz wszystko poza tym blokiem, tym tutaj, co jest, nie? To wszystkiego tu nie było. Tu takie... Jak to zarosło. Wow. Stary, co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego tak się stało? Ja cię kręcę. Nie wiem, stary. Nie rozumiem, stary, ale to jest podejrzane. To coś będzie robić, tylko jeszcze nie wiem co. To? No. Musisz to zbadać, ty, jako ten. Nie wiem, ale jako detektyw. A, nie mam lunety, oddajesz mi moją lunetę, bo moja spaliła się w lawie. Sorry, mordo, taki mamy klimat. No dobrze. No właśnie. Oddam ci moją lunetę. Widzę, dobra, czekaj, przetestowałem tutaj. Nie, no dobra, już zbadałem co trzeba, łap to jedno. Nie, no weź, ja sobie zrobię nową, mam na to. Ja sobie jeszcze przodem. Wpadłeś w moją pułapkę. Widzowie będą mówić, że ja tylko kradnę. Nie, no widzowie, dobra, inaczej. Tamtą daję ci w prezencie, tą również daję ci w prezencie, proszę cię bardzo. Bo ja mam ametyst i tam coś, co jest do tego potrzebne. Dziękuję serdecznie. Dobra, więc co? Nie wiemy, co to jest totalnie i widzowie możecie napisać w komentarzach, co to jest i co podejrzewać, że to może być. Bo ja totalnie, szczerze ci przyznam, no pierwszy raz to widzę, nie? Tego tutaj w ogóle nie było, dziwnie to mega wygląda. Jest to podejrzane, więc to trzeba zbadać koniecznie i dowiedzieć się, co to tutaj robi. Bo to wygląda mi na jakiś... Nie wiem nawet na co.
A co to jest? Co to jest na zewnątrz? To jakieś czerwone liście. No, to z netheru jest. Ja nie widziałem tych czerwonych liści. Ale stary, wiesz co to... Patrz, teraz chodź tutaj, stań sobie w tym miejscu, no, i popatrz na to. Kojarzysz to miejsce? No, trochę tak. W sensie, ja kojarzę, że to chyba było pod zamkiem, nie? Ale teraz słuchaj teraz tak. Czy oglądałeś mój filmik, ten zwiastun Palionowa? No, Palionowo sezon trzeci? Dałem, ale dawno to było. To tam było takie ujęcie, tutaj, gdzie przechodziłem z Milki i tam w środku coś było. Serio? I to jest tutaj, stary. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest tutaj. Ty, naprawdę? To akurat jest pod zamkiem ten i to jest połączone. Czyli to jaskinia od samego początku była od Yetiego. A my wtedy czuliśmy, że coś za nami idzie i nie wiedzieliśmy, co to było. A teraz, stary, się wszystko wyjaśniło, że to było Yetiego. Powalona akcja, stary, totalnie. Ja nie mogę, naprawdę. To się wszystko tak połączyło. To się tak połączyło. I to jeszcze po takim czasie, nie? Ja już zapomniałem o tym totalnie, a później sobie tak przypomniałem o tym. No ale dobra, stary, to trzeba w każdym razie zbadać. To jest totalnie dziwne. I wydaje mi się, że to coś będzie robić, tylko za bardzo jeszcze nie wiem co. Ale to wszystko tak nie wiem. No zbadamy to w następnym odcinku w takim razie. Wracamy z powrotem na Palianowo w takim razie, bo tutaj chodź. I ta zamieć, to jest tak zimno, nie fajnie tu jest, nie fajnie, to jest, trzeba wrócić. Tak. No tu zaraz, patrz, tu się zaraz będzie deszcz padać pewnie. O. I tu pada deszcz? O, tu pada deszcz. No, czyli deszcz, jakaś deszcz. Gorsza, o, jest, już nie pada, widzisz? Czemu co jest nie grane? Pada? Nie wiem, no bo to tylko tam jest taka zła pogoda, jest najpierw śnieg, później deszcz i tutaj już jest u nas spoko. Jak tam się poleci, to tam jest taka zła pogoda zawsze? Tak, teraz tak się coś właśnie wydarzyło, że tam tak się za każdym razem dzieje i właśnie nie rozumiem tego, dlaczego tak jest. No ale dobra, zbadaliśmy wszystko, już mamy, że tak powiem, ogarnięte, więc no co, Bzyku, ja ci dziękuję bardzo za towarzyszenie mi dzisiaj, do zobaczenia, prawda, jutro. Jak się czegoś dowiesz na temat tego, co to może być, to daj znać i widzimy się jutro, niech, prawda, lupa będzie z tobą, a ja muszę sobie zrobić nową. Trzymaj się, pozdrowczym się, elo. Dobra, widzowie, dobrze poszło, nie wiem, co to tam jest, totalnie odkryliśmy jakąś dziwną totalnie rzecz, dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, co to może być. Ja w tym momencie lecę sobie zrobić nową lunetę, bo się prawie nogę sobie złamałem. Z tego, co wiem, to trzeba do tego żelazo i tą, jak to się nazywa, ametyst. Ja to gdzieś tutaj miałem, aż to zrobię sobie jeszcze. O, patrzcie, ametyst jest, żelazo, gdzieś tu było, gdzieś, o, mam żelazo. Ta się robiła z żelaza? Czekajcie, bo już się pogubiłem. Czy to się na pewno z żelaza robiło? To coś mi się teraz nie wydaje. Gdzie jest luneta? Halo? Halo, luneta? Nie ma lunety, co jest? Czekajcie, w narzędziach. O, luneta. Nie, to była miedź! No miedź, przecież że miedź. Zapomniałem. Ale tu przepalałem kiedyś miedź. Ej, nie mam tej miedzi! Nie, no to co to... A jest, dobra, tak, coś czułem, że ją tu przepalałem. No i mamy luneta znowu z powrotem wrócona do użytku. Więc bardzo fajnie. No i co, to by było na tyle. Dzięki wam wielkie, widzowie, za oglądanie dzisiaj odcinka. Zostawcie łapkę w górę, widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.